Tak dość anatomicznie sobie porozmawiamy, ponieważ będziecie Państwo mieli okazję zorientować się, jak dochodzi do sfinalizowania takiego przedsięwzięcia jak teledysk. Właśnie, jak to się zaczyna? Zaczęło się tak, że ja parę lat temu napisałem tekst, który przypomniałem sobie w trakcie kręcenia reportażu kreowanego, to się nazywało Tym, co pod wiatr. To był taki reportaż z piosenkami. Prezentowaliśmy kiedyś w programie regionalnym. Ja sobie ten tekst przypomniałem pod wpływem przyrody. Tamże w czasie kręcenia tych zdjęć Piotr skomponował muzykę. Jeszcze zdążyliśmy na koniec filmu to zagrać jako piosenkę finałową. Potem weszliśmy do studia już profesjonalnego, nagraliśmy to z orkiestrą i niedawno ukończyliśmy zdjęcia do teledysku. Także zdjęcia są do tej piosenki robione dwa razy. Ty bardzo skromnie, Piotrek, jakoś siedzisz tak. Czy ja miałem specjalnie do powiedzenia, muzyka wybroni wolisz się sama. Wolisz grać. Proszę Państwa, więc teraz ja proponuję, abyśmy sobie obejrzeli fragment tego programu, o którym wspominał Janek. Programu Tym, co pod wiatr. Kiedy to właśnie narodził się pomysł w teledysku, jak powiedział Janek, pod wpływem przyrody, tak? Prosimy bardzo o materiał. Ty ziemio tylko bądź, bądź mi tylko obiecana, ty nie chciej zaraz mnie w objęcia na zbyt czułe brać, więc nie przypalaj stóp, nie podgrzewaj krwi, nie prostuj dróg, ty pozwól stopą wznieść modlitwę długą na twą cześć. Twój to głos, syren, głos twojej rzeki prąd, twoja twarz, miraż, plaż, do ciebie wciąż wzywa stąd. A gdybym stanąć miał zbyt wcześnie gdzieś w dolinie twojej, bo alce mgły twarz skryj, łaskawie mów, że to nie ty, twój to głos, syren, głos twojej rzeki prąd. Proszę Państwa, zastanawiam się nad jedną taką rzeczą. Ja bardzo nie lubię wcześnie wstawać, a tutaj zwróciłem uwagę, że kolega Adam Sikorski, który realizował ten program, no całą ekipę musiał chyba obudzić o wschodzie słońca. Czy nie mylę się, koledzy? W ogóle nie kładliśmy się tej nocy spać, żeby nie przegapić tego pierwszego promienia i to zerwana ekipa została grubo przed wschodem słońca, a tam trzeba było dojechać na ten około piątej szczyt. Byliśmy na wzgórze. Graliśmy tę piosenkę przed wschodem słońca, na okrągło, cały czas kamera pracowała i zaczęliśmy rejestrować w momencie, kiedy pierwszy promień się pojawił. Taki był pomysł reżyserski. Rzecz działa się na Roztoczu w województwie zamojskim. Była to, zdaje się, taka późna jesień już, co? To jest średnia jesień. Średnia jesień, październik, powiedzmy. Było zimno, na pewno. Właśnie, jak to jest, jeśli jest zimno, jest piąta rano, a tutaj trzeba grać, bo jakiś twórca telewizyjny wymyślił sobie, że właśnie akurat o tej porze musi zrealizować program. Nie ma litości. W sztuce nie ma w ogóle demokracji. Tu się nie ma co rzucać w ogóle. Jak ktoś tak wymyślił, to znaczy, że trzeba to zrobić. Nie ma pytań ani komentarzy. I zwracał nam uwagę przed wejściem do studia Adam Sikorski, twórca tego dzieła, iż rzecz całą stworzono przy praktycznie jednym ujęciem, tak zwanym. Tak. Jedno ujęcie to jest taka informacja dla Państwa, od włączenia kamery do wyłączenia kamery, tak najprościej można wytłumaczyć. Cała sztuka polegała na tym, że od jednym ujęciem kamery i kamera odchodzi od nas, prowadzi po niebie i po okolicy i dochodzi do spotkania pierwszego promienia słońca z księżycem, który jeszcze jest na niebie, a pokazuje to wszystko palec drzewa. Nam się bardzo podobało to ujęcie, potem jest powrót i my już jesteśmy w innej ekspozycji, już jesteśmy, już rysy nasze widać. Nam się bardzo podobał ten pomysł na całą piosenkę, żeby jednym ciągnięciem wtedy właśnie sfilmować. No dobra, i wtedy pada pomysł, że trzeba zrealizować już tak zupełnie profesjonalnie teledysk. Tam wtedy była publicystyka trochę jednak, prawda? Tak.
Czy potem pojechaliśmy do studia do Olsztyna, zarejestrowaliśmy to już z całą orkiestrą. To miał w ogóle być jeden z ostatnich numerów na naszej płycie, która, mamy nadzieję, niebawem się ukaże. No i wtedy wpadliśmy na pomysł, że skoro już jest nowa wersja muzyczna tego numeru, to nagramy też może nowy teledysk, który będzie już z montażem, z paroma cięciami. No tak, robi się zawodową, prawdziwą tak, promocję na całym świecie. Ta wersja dźwiękowa w promocji radiowej się pojawia i wersja wizyjna natychmiast w stacji telewizyjnej. Wiem, że dzisiaj występujecie o godzinie 20 w klubie Hades. Będzie tak. Czy tamtę piosenkę będzie można usłyszeć i zobaczyć? Nie, dzisiaj gramy program, to znaczy promocyjny koncert naszego programu stachurowego. Do tekstów Stachury napisaliśmy nową muzykę i dzisiaj będzie premiera o 20. W takim razie nie trzymajmy Państwa już w niepewności. Dalej przekonajmy się, jak wygląda gotowy teledysk już po tej całej inspiracji polegającej na wstawaniu o 5 rano i tak dalej. Zapraszamy. Przeciw nie idź, gdy tylko bądź. Twój dom.